Dzień dobry, witam Państwa na Mechanice z Lewandowskim. Dzisiaj kolejny temat z kinematyki punktu materialnego, kontynuacja opowieści o prędkości i przyspieszeniu. Tym razem będzie pokazane, jak znaleźć te wielkości dla współrzędnych prostokątnych oraz dla układu współrzędnych naturalnych, czyli tak zwanego stycznego i normalnego. Zacznijmy od współrzędnych kartezjańskich czy prostokątnych. W ogólności równania ruchu we współrzędnych prostokątnych, kiedy mamy podane współrzędne x, y i z w postaci pewnych funkcji. No tak jak na przykład tutaj funkcji czasu, kiedy są to trzy odrębne funkcje x, y i z. Jak otrzymać prędkości, jak otrzymać przyspieszenie? Przede wszystkim to jest dość sposób taki, można powiedzieć, oczywisty, że jeżeli wiemy, jak porusza się ciało względem każdej współrzędnych i można sobie wyobrazić jakiś układ pozycjonowania, który przesuwa trzema silnikami i nadaje im ruch w trzech różnych osiach, to jeśli teraz dla każdej z tych osi spróbujemy znaleźć też zmiany położenia dla tej osi, dla tej współrzędnej, to całościowo otrzymamy zmiany dla całkowitej wartości prędkości czy też przyspieszenia. Co oznacza, że prędkość w osi x-owej można liczyć jako pochodną zmiany położenia tej współrzędnej x-owej właśnie w czasie. No i my to zapisujemy albo z pomocą kropeczki, albo z pomocą tak bezpośrednio dx po dy. I kolejno, niejako rozkładając to na poszczególne składowe, dostajemy trzy odrębne zależności na nasze prędkości. I są to prędkości składowe prędkości w odpowiednich osiach. No i pytanie teraz, jak wygląda całkowita prędkość? No skoro wektorek R uznawaliśmy sobie, że jest to wektorek, który mamy zmianę położenia x-owego, y-owego oraz z-owego. Tutaj wszystko przez współrzędne x, y, z oraz wersorki kierunkowe. No to wektor nasz całkowity będzie sumą po prostu trzech wektorków, które tutaj policzyliśmy wcześniej. W zasadzie wartości tych wektorków, ponieważ sam wektor jako taki, no wprawdzie indeks x mówi o tym, jak on jest ułożony, ale mamy go prawo wrzucić z pomocą wersorków kierunkowych na nasz rysuneczek. Czyli i, j, k wersorki pilnują osi, a vx, vy, vz to są tylko te elementy ruchu tam i wartości tych prędkości. Często na pytanie o prędkość próbuje się pisać wartość prędkości, mówiąc, że o, to jest tam 100 km na godzinę. No, to nie zupełnie jest prędkość. To, co mówimy, jeśli chodzi o wartość, no to jest dla nas wielkość tego wektora. W tym przypadku możemy sobie to liczyć jako tutaj wartość bezwzględną, czy długość tego wektorka. No ale proszę pamiętać, jeśli te trzy wektorki są prostopadłe, no to liczymy to z trójkąta takiego prostokątnego. Dla układów współrzędnych, takich przestrzennych, to jest ta trzecia oś, tu się jeszcze pojawia. I w ten sposób mamy długość wektora prędkości. Ale wektor prędkości to jest to tutaj. To jest jego prawidłowa postać. Więc jeśli ktoś spyta Państwa o prędkość, to tak, to musi być określone. Plus jeszcze ewentualnie miejsce, w którym zaczepiamy wektorek. Co z przyspieszeniem? A no, tutaj narzuca się anegdota o analogii. Czyli
robimy to w sposób bardzo podobny do prędkości. No i nasze przyspieszenia w poszczególnych osiach będą po prostu zmianą prędkości w tych osiach, których to analizujemy. Czyli jeśli to jest oś x-owa, no to tu będziemy mieli vx z kropeczką, czy też x z dwiema kropeczkami. No i będzie to pierwsza pochodna po prędkości, albo też druga pochodna po czasie. I odpowiednio ay to jest pochodna prędkości y po czasie, zapisywana albo właśnie w ten sposób, albo tak, albo tak, albo w ten sposób. No i jeszcze nam pozostaje oś z. No i tutaj widać ten cały komplet równanek. Identycznie jak piętro wyżej, jeśli mam odpowiedzi na pytanie, jak wygląda moje przyspieszenie, no to będzie suma to trzech wektorków ax, ay oraz az. No te wielkości tych wektorów liczyłem tu wcześniej, jeśli sobie zostawię części wektorowe informacji w wersorkach IJK, no tutaj mogę napisać to w następujący sposób. I to jest mój wzór na wektor. Przypominam, wektor przyspieszenia. Długość wektora przyspieszenia całkowitego, czyli po prostu a, zapisujemy bardzo podobnie jak prędkość i mamy tutaj suma kwadratów tychże długości w osiach i spierwiastkowana. I to jest całość. W przypadku takich współrzędnych xy prostokątnych, gdzie mamy tylko i wyłącznie dwie osie, zetowa oś nie gra roli, no to z tych równanek zniknie część zetowa, zostanie tylko ax i ay. Czyli tak, wiemy jak policzyć sobie prędkość z danych równania x, y, z. Natomiast w kolejnym etapie chciałbym wytłumaczyć, jak przejść, proszę Państwa, z takich współrzędnych prostokątnych do układów współrzędnych naturalnych. I tutaj pokażę, jak wyprowadzone jest równanie na przyspieszenie styczne oraz przyspieszenie normalne. Do tego musimy sobie pokazać, jak wygląda transformacja tych wektorków. No i to będzie wymagało tutaj takiego rozszerzonego rysunku, który właśnie zaraz wykonam. Co ciekawe, tą transformację powinni Państwo już, powiedziałbym, umieć, a przynajmniej spotkać się z tą transformacją, ponieważ taka transformacja wykonywana była w momencie, kiedy mieliśmy momenty bezwładności i chcieliśmy te momenty bezwładności przełożyć z jednego układu współrzędnych do drugiego układu współrzędnych. I tam bardzo identyczna taka zabawka występowała. No, tutaj zrobimy sobie dla tylko osi x, y, żeby przestrzennej tutaj składowej nie wprowadzać, zresztą ona będzie najczęściej Państwu potrzebna, tylko ta część. No i pokażemy sobie. Powinniśmy mieć tor. No to sobie narysujmy ten tor. To, w jaki sposób on jest tutaj umiejscowiony, czy jak on wygląda, to nie jest aż takie super ważne. Ważne jest to, że my się w pewnym momencie musimy ulokować z tym torem i powiedzieć, że w tym miejscu, w którym się znajdujemy tutaj w punkcie 0, mamy nasz układ współrzędnych. I to jest układ współrzędnych tych prostokątnych, w których zadane będą równanka, ale będzie drugi układ współrzędnych. Układ współrzędnych właśnie tych naturalnych, czyli składowej stycznej,
którą wyrysowujemy tutaj, oraz składowej normalnej. One są też do siebie prostopadłe, tyle że są obrócone. Obrócone są o pewien kąt. Tutaj będziemy mieli składową styczną, tutaj składową normalną. Duża część tutaj spostrzeżeń będzie wymagała znalezienia różnego rodzaju kątów. Ja te kąty będę sukcesywnie tutaj nanosił na rysunek. No i tutaj na przykład mamy obrót o kąt alfa w tym miejscu. No i tu jednocześnie też będzie obrót o kąt alfa. No i to jest to, co potrzebujemy tutaj na początek. Mając układy współrzędnych i już obrócone zgodnie z tym, jak tor tutaj się zakrzywił, możemy nanieść sobie wektorki, te, z których będziemy tutaj pracowali, czy je, że tak powiem, rozpracowywali, czyli wektor prędkości i wektor przyspieszenia. Zacznijmy sobie od wektorka prędkości, bo ten jest w sumie najłatwiej pokazać, czy najprościej. No wiadomo, że prędkość znajduje się na kierunku stycznym, no i ją tutaj można wrysować. Mamy Vx. No i to, co trzeba zrobić, to pokazać, jak wyglądają jej rzuty na osie układu prostokątnego. No bo tu nie musimy V rozkładać na kierunek styczny i normalny, ale wystarczy, że tak powiem, że pokażemy, jak rozkłada się na X, na Y. No to tak, rzut na oś Y-ów to będzie ta wielkość, tutaj na oś X-ów tutaj. Ja sobie te dwie prędkości tutaj też narysuję, żeby one były pokazane. Opiszemy Vx, Vy. No i teraz będą tu pewne wzorki, które nam będą potrzebne do zabawy związanej z tym całym naszym rozpisaniem, a mianowicie potrzebne nam jest wyznaczenie tego kąta alfa. Ten kąt alfa pomoże nam zlokalizować później inne rzeczy, ale musimy wiedzieć, jak go wyliczyć. Na przykład wyliczyć właśnie, no tutaj jest błąd, to nie jest, przepraszam, tutaj nie jest Vx, tylko po prostu V. Czy V styczny, to po prostu jest prędkość na kierunku stycznym. Tutaj jest rzut na X, tu X na Y, to się machnąłem. I teraz tak, możemy napisać, że prędkość całkowita to jest Vx plus Vy, tak? Wiemy, że długość wektora prędkości V to jest pierwiastek sumy kwadratów. No i też potrafimy powiedzieć, że nasze V, wektorek Vx równy jest V cosinus alfa i Vy równy jest V sinus alfa. Te rzuty tutaj z tym kątem potrafimy użyć, no i stąd możemy powiedzieć, czym jest cosinus alfa i sinus alfa w tym trójkąciku. Vx przez V i Vy przez V. Te dwa wzorki będą za chwileczkę bardzo potrzebne, więc je tutaj wyprowadziliśmy. Ale nie skupiamy się na nich, nie zostajemy przy nich, idziemy sobie teraz do transformacji przyspieszenia. Spróbujmy wyrysować to przyspieszenie. No ja ten wektorek przyspieszenia oczywiście, no ja go nie biorę z jakichś konkretnych obliczeń, on jest przeze mnie wrzucony po prostu tak jak mi się tu będzie podobało. Nie jest to absolutnie sprzeczne z fizyką tego działania. Jak najbardziej coś takiego może być. Chodzi tylko, żeby pokazać, jeśli wektor przyspieszenia jest w określonym ułożeniu, jak wykonać jego transformację. Więc tak, to jest wektor całkowitego przyspieszenia. I my ten wektorek możemy zrzutować dwojako. Przede wszystkim możemy go zrzutować na osie X i Y, czyli dostać składową X-ową tutaj oraz dostać składową Y-ową. Te dwie składowe my sobie oznaczymy
jakimś odrębnym kolorkiem. I to będzie tak. Tutaj będzie AX, a tu w pionie będzie AY. Tu jest nasze AY, tu jest nasze AX. No, troszkę to jest za grube. Tutaj będzie cień AY, AX. Teraz dwa kolejne rzuty, a mianowicie na osie układu stycznego i normalnego. Czyli potrzebujemy rzut w tą stronę i potrzebujemy rzut w tą stronę. Oznaczmy sobie, no tutaj będzie oczywiście kąt prosty i tutaj kąt prosty. Za chwileczkę resztę kątów też tu poznaczymy, ale na razie narysujmy sobie, jak wyglądają właśnie te poszczególne składowe przyspieszenia, czyli przyspieszenie nasze styczne i normalne. Rzut przyspieszenia A na kierunek styczny, no to to jest tutaj ten wektorek, a kierunek normalny to jest ten wektorek. Opiszmy je sobie. To jest wektor przyspieszenia stycznego, a to jest wektor przyspieszenia normalnego. Pamiętamy, że oba układy to są układy prostokątne, więc wektor całkowity możemy zapisać albo AX plus AY, ale też możemy napisać, że wektor przyspieszenia całkowitego to jest przyspieszenie styczne i normalne. No, AX nie jest równe astycznemu, a Y nie jest równe normalnemu. Trzeba znaleźć odpowiednie przekształcenia pomiędzy nimi. No i tym się zaraz tu zaczniemy bawić. Zacznijmy od wypisania sobie przyspieszenia, jak będzie wyglądało nasze przyspieszenie styczne. Przyspieszenie styczne to ten wektorek tu fioletowy. Żeby go otrzymać, potrzebujemy rzutów pewnych wektorów. Dokładnie mówiąc, wektorów AX i AY. Ja wektorek AX i AY narysowałem tylko tak, jak tutaj jest na zielono, ale ja dorysuję dwie dodatkowe linie, które Państwu pomogą te wektorki zobaczyć. No, po to tylko, żeby widać było ładnie rzuty tych kątów. W każdym razie to jest wektorek, też wektorek AY, tylko przesunięty tutaj, a wektorek AX to będzie wektorek, przepraszam, w drugą stronę, to będzie wektorek w tą stronę i to jest nasz wektor AX. I dzięki temu możemy zaobserwować sobie, jak z tych wektorów dostaniemy wektor przyspieszenia stycznego. No, jak to robimy? Po prostu musimy zrzutować wektorek zarówno X i Y na kierunek styczny i stąd dostaniemy te wartości. No to spróbujmy. Rzutujemy wektorek najpierw X na kierunek tutaj, na kierunek styczny, tu pod kątem prostym. No i ten mały odcinek, który tu się pojawi, ja go sobie jakoś tam oznaczę. Może niech będzie to jakiś kolorek pomarańczowy na przykład. To mamy tutaj taki wektorek. I ten wektorek to jest AX i rzutowane cosinus alfa. Czyli to jest nasza pierwsza składowa, którą możemy napisać sobie do tego naszego równanka. Czyli tutaj jest AX cosinus alfa. Natomiast potrzebujemy jeszcze drugiej składowej, tak? No mieliśmy jedną, ale musimy mieć jeszcze drugą. Musimy mieć ten wektorek, który jest tutaj, tą drugą część. Skąd wziąć ten wektorek? No, jak się to dobrze przyjrzeć, to da się, proszę Państwa, ten wektorek otrzymać z rzutowania wektorka AY. Wprawdzie pytanie, jakie tu są kąty, no ale jak przyjrzymy się temu trójkątowi prostokątnemu, to kąt alfa będzie występował tutaj i będzie też kąt alfa występował tutaj, tak? Więc możemy sobie ładnie zobaczyć, że ten wektorek, który jest właśnie tutaj narysowany na fioletowo, ten będzie to inaczej AY, czyli ten tutaj pionowy wektorek rzutowany
przez nie kosinus, tylko sinus alfa. No i to możemy wpisać już do wzorku, bo to jest ta druga część, czyli jest a y sinus alfa. Mamy zapisane te dwa wektorki razem i dostajemy styczny. Ja nie przekształcam tego wzorku, za chwilę go przekształcę. Pokażę tylko teraz, jak wypisać równanie na przyspieszenie normalne. No to znowu musimy, korzystając z wektorów ax i y, dostać długość wektorka normalnego. Tutaj działanie jest trochę odwrotne, ponieważ najpierw musimy zrzutować sobie wektorek ay na kierunek normalny. Tu sobie go rzutujemy, tu mamy kąt prosty, tu mamy kąt alfa, więc ten rzut tutaj, ta długa wartość, którą tutaj możemy napisać, to jest, proszę zobaczyć, wektorek ay i rzutowane po kącie tutaj alfa, czyli to jest kosinus alfa i to jest pierwsza część, którą można do wzoru wstawić. To jest ay kosinus alfa, ale musimy się jeszcze zrównoważyć, bo wyjechaliśmy dalej niż wektor normalny, czyli musimy się cofnąć tutaj w dół. Musimy się cofnąć w dół i to jest akurat wektorek, który otrzymujemy z ax. Rzutujemy tutaj ax naszego. Tylko pytanie, jakie tam są kąty? No tam też występuje jakiś sposób ułożony kąt alfa. No jeśli kąt alfa był tutaj, to mamy też kąt alfa. Też kąt alfa będziemy mieli tutaj, tak? Ponieważ to jest jeden układ prostokątny, drugi układ prostokątny, tak? To jest tak, jeden układ prostokątny, a drugi układ prostokątny jest tak, tak? Czyli ten kąt alfa tutaj będzie pomiędzy nimi się znajdował i tu łatwo jest zauważyć. Czyli jak mamy kąt alfa, to teraz już można napisać, że ten mały wektorek, który tutaj się cofa nam, to jest wektorek ax i rzutowany sinus alfa. Czyli w naszym wzorku to jest minus, bo wektorek cofamy, tak, bo musimy pomniejszyć, żeby dostać naturalny, czy ten wektorek przyspieszenia normalnego, i to jest ax sinus alfa. No, na pierwszy rzut oka nie jest to takie łatwe, ale jak się popatrzy w te kąty, to ta transformacja wydaje się całkiem sensowna i te rzuty trygonometryczne sinus, kosinus dużo więcej nie ma. Co teraz przejdziemy? Przejdziemy sobie teraz piętro niżej, ale uwzględnimy sobie jeszcze wcześniej to, co żeśmy wyprowadzili tutaj. Ja sobie to przerzucę, żebyśmy to mieli tutaj na widoku. O, w ten sposób mieliśmy zapisane sinusa i kosinusa z wykorzystaniem prędkości. Więc jeśli teraz sobie napiszemy, że nasze przyspieszenie styczne to jest ax kosinus alfa, to mamy prawo napisać ax, a kosinus alfa bierzemy sobie o tu i tu, a sinus alfa wrzucamy sobie tu i tu. Czyli mam ax vx przez v plus ay i sinus vy przez v. Natomiast moje przyspieszenie normalne to jest ay vx przez v minus ax vy przez v. Jeśli uporządkujemy, to dostajemy wzorki końcowe. Ax vx plus ay vy podzielone przez v, bądź też a normalne to jest ay vx minus ax vy podzielone przez v. No i to jest wzorek, do którego chciałem doprowadzić dzisiejsze rozważania, czyli jak policzyć przyspieszenie styczne i normalne,
mając składowe w prostokątnym układzie współrzędnych x i y. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale na przykład przyspieszenie styczne, w ostatnim wykładzie było powiedziane, że przyspieszenie styczne jest pochodną, tak, jest to pochodna wektora prędkości po czasie. Jeśli byśmy tu do tego wstawili sobie naszą prędkość jako vx kwadrat plus vy kwadrat i zrobili z tego pochodną po czasie, dostaniemy też wzorek ten, który był tutaj u góry. Otrzymanie wektorka normalnego nie jest takie oczywiste, jak tam żeśmy rozwiązywali, ale też można to uzyskać wprost ze wzorku, który podawałem, czyli an równy jest wersorek normalny v kwadrat przez ρ. Czyli tutaj mamy całą prędkość v, czyli to jest też tutaj do wsadzenia w to miejsce, i ρ, promień krzywizny naszego toru. Ok. Następny filmik, myślę, będzie pokazujący, jak wykorzystać te wszystkie wielkości i jak poradzić sobie z mechanizmem, który musimy policzyć prędkości i przyspieszenie. A w tym momencie dziękuję Państwu bardzo i do zobaczenia na kolejnym filmiku.